Nie jestem członkiem sztabu wyborczego Bronisława Komorowskiego. Chcę powiedzieć od siebie jako osoby z tej samej rodziny, dlaczego będę na niego głosować. Znam go od dziecka. Spędzałam wakacje u jego dziadków, u jego rodziców w obornikach Śląskich. Potem mieliśmy kontakt, kiedy przenieśli się. Bliżej Warszawy, do Józefowa, do, do, do Pruszkowa. Byłam wtedy w Komorowie, tam się wychowywałam, więc mieliśmy łatwiejszy kontakt było bliżej. To był czas wielkiego trudu. Można powiedzieć, chyba bez przesady ubóstwa. W Józefowie to była kuchnia 10 metrów pięć osób mieszkało. Potem był okres warszawski, studia, konspiracja, solidarność. Pamiętam, wszystkie jak w rodzinie, no, te wszystkie uroczystości radosne i smutne, chrzty, śluby, pogrzeby. Wtedy się bardzo poznaje siebie wzajemnie, jak reagujemy na, na drugiego człowieka. Przez ten cały czas mogłam obserwować, jak. Bronek dojrzewał do podejmowania coraz to bardziej odpowiedzialnych zadań, a od 1989 roku służył społeczeństwu w instytucjach państwowych. Jego służba dla kraju była konsekwencją jego całej drogi życiowej. Bronek zawsze umiał współczuwać, umiał myśleć o innych. Sama tego doświadczyłam, kiedy był współorganizatorem spotkań rodzinnych. Sam miał przecież dużą rodzinę, swoją najbliższą. Kiedy troszczył się, żeby różne pokolenia wzajemnie się poznawały, żeby pielęgnować to, co dostaliśmy, to, co jest ważne, żeby tej tradycji nie przerywać. I teraz, kiedy widzę, jak, jak żyje, jak pracuje. Myślę, że te jego najważniejsze cechy, jego odwaga, jego umiejętność narzucenia sobie spokoju, bo tylko wtedy można po pomóc drugiemu człowiekowi, jego odpowiedzialność i jego dzielność. Pamiętam, Bronka, w, jak był internowany w Białęce, w Jaworzu. I myślę, że te jego. Najlepsze cechy y, sprawdzają się, kiedy musi podjąć, kiedy musiał i teraz musi podjąć najtrudniejsze wyzwania. Wierzę, że Bronisław Komorowski potrafi być prezydentem, który łączy ludzi.